Samochód, który stoi obok mnie, to prawdziwa legenda. Legenda motoryzacji nie tylko poszczególnych krajów, ale ten samochód zmotoryzował świat. Podobnie jak Ford T, tak Volkswagen Garbus jest jednym z najpopularniejszych, a Garbus przy okazji najdłużej produkowanych samochodów, bo popularny Volkswagen był wytwarzany od roku 1938 do 2003. Historia tego samochodu jest taka, że niektóre jej akcenty Volkswagen wolałby zapomnieć, bo historia samochodu dla ludu, czyli Volkswagena, rozpoczęła się za rządów Adolfa Hitlera w 1933 roku, kiedy doszedł do władzy, zobowiązał się, że powstanie samochód dla ludu. W 1938 roku powstało nowe miasto. Podobnie jak Stalowa Wola w Polsce, tak Wolfsburg w Niemczech powstało miasto przemysłowe, gdzie miano wytwarzać samochód dla ludu, czyli jeszcze taki dodatkowy akcent propagandowy. Ale jak przyszło co do czego i wybuchła wojna, to garbusy w wersjach osobowych właściwie nie powstawały. Ludzie wpłacili pieniądze, ale podobnie jak to było i także w Polsce, samochodów nie otrzymali. Za to otrzymali przydział do wojska i kibelwageny. W czasie wojny wyprodukowano bardzo niewiele garbusów osobowych. Jest to około 600 sztuk. Natomiast samochody, takie łaziki i amfibie na bazie garbusa powstawały w znacznie większych ilościach i to było podstawowe działanie tego producenta podczas II wojny światowej. Wielka niewiadoma nastała po wojnie, kiedy Wolfsburg znalazł się w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Co będzie? Samochód jest kojarzony jako taki faszystowski projekt. Wojnę Niemcy przegrali. Czy coś uda się zachować? Ale jednak pragmatyzm generała brytyjskiego pozwolił kontynuować to dzieło i samochód zaczął powstawać właśnie w Wolfsburgu. Zresztą później on był produkowany w wielu krajach. Był produkowany chociażby w Meksyku, w Brazylii, czy, o czym niektórzy nie wiedzą, w Belgii. Za projektem samochodu Volkswagen stał Ferdinand Porsche. Tak, ten sam, który założył później legendarną firmę samochodową, o której wspominam prawie w każdym odcinku. Ale z historią powstania i zaprojektowania przez Ferdynanda Porsche tego samochodu wiążą się też pewne niemałe kontrowersje. Otóż wiele osób zarzuca mu, że stylizacja tego samochodu bardzo nawiązuje do czechosłowackiej Tatry i że Volkswagen, a właściwie Ferdinand Porsche, użył bezprawnie 25 patentów przy budowie nowego samochodu pozyskanych od Czechów, od Hansa Ledwinki. Sprawa oparła się o sąd i w latach 60. Volkswagen musiał oddać pieniądze Czechom, musiał wypłacić odszkodowanie. Tatra wtedy już właściwie produkowała bardzo niewielkie ilości samochodów osobowych, były to luksusowe limuzyny, ale samochodem ludowym nigdy nie została, w przeciwieństwie do Volkswagena Garbusa. Stylizacja tego samochodu też dokładnie mówi, że auto narodziło się przed II wojną światową, chociaż jak na lata 30. jest dosyć nowoczesna, jest opływowa, ale na przykład popatrzcie na progi czy na błotniki. Widać, że tak po wojnie samochodów nie projektowano. Ale sam silnik, który służy do napędu tego samochodu, o takim charakterystycznym dźwięku, który zaraz posłuchamy, to jest silnik przeciwsobny, tak zwany silnik boxer. Dlaczego tak się nazywa, zaraz Wam powiem i pokażę. I jest chłodzony powietrzem. Tego typu silniki teraz spotykane są jedynie w Porsche i w Subaru. Jeszcze w latach 80. czy wcześniej były spotykane w innych markach, jak choćby Lancia, Alfa Romeo, ale dzisiaj właściwie tylko te dwie firmy produkują samochody z tym arcyciekawym i mającym dużo plusów silnikiem. Słuchajcie, teraz sobie siedzę tak jak w domu, na progu czy podejście. Ten samochód zresztą jest tak solidny jak nie jeden dom, ale chcę Wam powiedzieć o czymś innym. Garbus ma nadwozie samonośne. Z tym, że to nie jest takie nadwozie samonośne, jakie znamy z dzisiejszych konstrukcji, bo tutaj płyta podłogowa i nadwozie jest przykręcane za pomocą śrub do płyty podłogowej.
Nie, jeżeli widzieliście nadwozie garbusa zespawane z płytą podłogową, to wiedzcie jedno, tam był przeprowadzony remont i to niezbyt fachowy. Ta cecha konstrukcyjna sprawiła, że garbus powstał także jako busik Volkswagen Bulik. Powstał w ten sposób, że gdy produkowano te auta w Wolfsburgu i potrzebowano przemieszczać jakieś towary na terenie fabryki, to używano po prostu podwozia z silnikiem do transportu jakichś ponadgabarytowych elementów i potem pomyślano, no nie będziemy jeździć samymi podwoziami, przenieśmy fotele nad przednią oś i zróbmy z tego po prostu samochód dostawczy czy turystyczny. No i tak narodziła się legenda, o której też mam nadzieję, że kiedyś Wam opowiem. A jeszcze dodatkowym plusem w stworzeniu tego typu samochodu był silnik Boxer. Bo jeżeli to byłby silnik rzędowy, to nie byłoby takie łatwe pogodzenie własności przewozowych z silnikiem umieszczonym z tyłu. No popatrzcie, na przykład w Maluchu to się nie udało, nie? Chociaż były też ciekawe prototypy kombi czy bombla. Ale dobra, Maluch jest takim polskim Volkswagenem, który też zmotoryzował Polskę. Natomiast Volkswagen Garbus był wysyłany do 140 państw świata i, tak jak powiedziałem, zmotoryzował kulę ziemską. Przejdźmy do źródła napędu Volkswagena Garbusa. Popatrzcie, tutaj mamy dwie rury wydechowe i to nie dlatego, że mamy tutaj mocarną jednostkę o pojemności 1,3 litra, a dlatego, że jest to jednostka przeciwsobna, czyli tak zwany bokser. Nie mylić z V silnikiem. Silnik bokser, nawet go tutaj za bardzo nie zobaczycie, jest zbudowany w ten sposób, że mamy dwie strony silnika i z każdej strony w pośrodku silnika jest wał korbowy, a cylindry są rozchylone pod kątem 180 stopni i idą na wprost siebie. Dzięki temu ten silnik ma taki charakterystyczny dźwięk, tutaj jeszcze wzmocniony przez to, że auto jest chłodzone powietrzem. Tutaj mamy silnik 1300, były też silniki 1500, 1600, to był największy silnik, jaki można było dostać seryjnie w garbusie, ale na początku zaczynano od silników o pojemności mniej więcej 1 litra i generowały one moc zaledwie 25 koni mechanicznych. Później ich moc wzrosła o ponad 100%. Jeśli chodzi o ten silnik, to tutaj mamy 44 konie mechaniczne i pokażę Wam takie smaczki, na które zwróci uwagę każdy garbusiarz, bo tutaj mamy filtr powietrza, olejowy, mokry filtr powietrza, ale on nie jest w plastikowej puszce, tylko jeszcze w metalowej. Smaczków, zmian konstrukcyjnych w przeciągu tak długiej produkcji było to naturalne bardzo wiele i z garbusem jest troszkę tak jak z winem. Wino każdy zna, ale na winie nie każdy się zna. I wino im starsze, tym lepsze. Garbus niekoniecznie, ale na pewno im starszy, tym droższy. Oczywiście mógłbym Was teraz zanudzać listą zmian, które miały miejsce po kolei od początku do końca produkcji. Program trwałby wtedy 2 godziny i pewnie po 15 minutach przełączylibyście na inny film. Ale co jest charakterystyczne jeszcze dla tego silnika, to jego wysoka trwałość i podatność na tuning, bo trzeba pamiętać, że te samochody można naprawdę dostroić do dużo większej mocy. Tutaj montowano 2 gaźniki, zmieniano układy dolotowe i dość powiedzieć, że właśnie silnik Garbusa to jest podstawa, z którego narodziły się silniki samochodu, jakżeby inaczej, marki Porsche. Jeżeli z tyłu jest silnik, no to z przodu co jest? Bagażnik. I to jest rzecz, na którą właściciele tego samochodu najbardziej narzekali. Jest tutaj bagażnik, ale bardzo mały. Dodatkowo w bagażniku właśnie znajduje się zbiornik paliwa. W starszych garbusach wlew paliwa też odsłaniał się dopiero po otworzeniu klapy bagażnika. Koło zapasowe i beczka oleju, puszka oleju. Popatrzcie, no też właściciel dba o każdy szczegół, ale twierdzi, że szczególnie garbus oleju nie konsumuje. No i zasiedliśmy we wnętrzu garbusa. Tutaj włącza się światła, wyciąga się raz, pozycja, 2 razy, mijania, światła awaryjne. Tutaj mamy schoweczek, ale zauważcie, że auto jest gaźnikowe,
ale nie ma ssania, bo ssanie jest automatyczne. Taka ciekawostka. A wiecie, gdzie otwiera się pokrywę bagażnika? Tak jak w Lancii, też trzeba otworzyć schowek i tutaj się ciągnie i bagażnik się otwiera. I jeżeli ktoś mówi, że syrena to jest wyrób samochodopodobny, to z tyłu w syrenie jest o wiele więcej miejsca. No, linia dachu niestety wymusza to, że tutaj mamy naprawdę mało miejsca. Na nogi nie jest źle, mimo że fotel jest całkowicie odsunięty. Dobra, to co? Za kierownicę. Bez gazu. Lecznie jest w lewo i do tyłu. Światełka. Dwa razy wyciągane. No, to jest analogiczne z moją syreną, więc się nie pogubię. Ale pedały bardzo głęboko wchodzą tutaj. Zresztą, tak jak mówiłem, silnik jest z tyłu, więc z przodu mamy dużo miejsca, ale głęboko są naprawdę osadzone te pedały. To jest to, co w pierwszych metrach uderza już jadąc tym samochodem. Wydaje się też, że będzie ciaśniej, ale nie jest ciasno. Przynajmniej dla pasażerów podróżujących z przodu. To nie jest typowy samochód z lat 30. ani typowy samochód z lat 70. Trzeba pamiętać, że dwa lata później Volkswagen oferował już Golfa 1. Silnik jest taki charakterystyczny, bulgot. Trochę go inaczej słychać z kabiny, bo jednak on się znajduje za tylnymi siedzeniami. Za tylnymi siedzeniami jest też schowek, o czym mało kto może pamiętać. Ale no, w wielu tylnopędowych, tylnosilnikowych samochodach taki schowek się znajduje. No cóż, pierwsze wrażenia, słaba widoczność, bardzo słaby skręt. Jeżeli chodzi o wrażenia akustyczne, to trochę mi przypomina się Zastawa 750, którą pokazywałem Wam jakiś czas temu. Bo też dźwięk silnika dobiega mnie z tyłu, ale tutaj jest oczywiście inny silnik i trochę głośniejszy, nie oszukujmy się. Ale podobna jest widoczność w obu tych samochodach, czyli słaba. Garbus jest oczywiście mocniejszy, bo ma 44 konie. Garbus był takim samochodem, który nie zmieniał się zasadniczo konstrukcyjnie, był ulepszany, ale bardzo dużo nacisku Volkswagen kładł właśnie na udoskonalenie konstrukcji i na wysoką trwałość, czego nie można powiedzieć niestety o syrence. To było wyróżnikiem i to budowało legendę tej marki. Właśnie dopracowanie do perfekcji każdego szczegółu i dzięki temu no, Volkswagen zdobył taką pozycję na rynku, będąc jednym z największych producentów samochodów. Zawieszenie, słowo o zawieszeniu. Możecie się zastanawiać, tutaj mamy zawieszenie wielodrążkowe, podobne jak w Zaporożcu. Najpierw to było 8 drążków, później to było 10 drążków. Ale ten samochód prowadzi się zupełnie inaczej niż Zaporożec. Jest znacznie twardszy, znacznie przewidywalniejszy w zakrętach. No, nie spodziewałem się tego. Samochód, który tutaj oglądacie, to własność marka. Witam. Dzień dobry. Dziękuję za udostępnienie samochodu. No i powiedzmy, skąd ta pasja do Volkswagena? Pasja jest już ponad ćwierć wieku. Zaczynałem gdzieś Garbusem w 90 roku. Miałem wszystkie inne odmiany modeli, Golfa i tak dalej. Natomiast postanowiłem ratować Garbusy, dlatego że coraz rzadziej jest możliwość trafić na ładny egzemplarz do odbudowy. To jest dosyć wyjątkowa wersja, więc stwierdziłem, że trzeba go odbudować tak, żeby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się tym egzemplarzem. Powiedzmy, jaka to wersja? To jest wersja Weltmeister z 72 roku, odbudowana zgodnie ze specyfikacją Muzeum Volkswagena, czyli wnętrze, oczywiście zgodny numer silnika z numerem nadwozia, samochód kompletnie tak zbudowany, jak wyjechał z linii produkcyjnej. Najważniejszy był kolor, bo ten kolor jest dedykowany do wersji Weltmeister, która była produkowana w 72 roku w wersji tylko 6000 sztuk. To jest kolor Malaton Blau,
A Weltmeister, czyli mistrz świata, to dlatego, że w 1972 roku Garbus osiągnął 15 milionów sprzedaży, przez co prześcignął w tym momencie sprzedaż dotychczasowego rekordzisty Forda T. To oznaczało, że każdy nabywca dostawał specjalną jeszcze tam naklejkę, dostawał breloczek, dostawał taki medal i tak dalej. I uważam, że odbudowanie takiego auta jest jak najbardziej wskazane, bo niektórych przeróbek, niektórych tuningów, niektórych jakichś szczepień z innych silników z innymi nadwoziami, no później ciężko jest odwrócić, więc uważam, że takie odbudowywanie ma na jak najbardziej sens. Super, gratuluję egzemplarza, dziękuję za uczestnictwo, a Was zapraszam na kolejne filmy. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to poproszę o łapkę w górę, udostępnienie i oczywiście subskrypcję, a z Wami widzę się za tydzień. Na razie, cześć!